Siema! Opowiem Wam dzisiaj o tym, jak odzyskałem dobry wzrok. Sprawa jest banalnie prosta, musisz czegoś po prostu bardzo mocno chcieć. Dużo się modlić i cyk, zrobione. A tak naprawdę to gówno prawda, musisz wywalić trochę hajsu i skorzystać z tego, jak bardzo nauka poszła do przodu. Ale po kolei. Już od dłuższego czasu zastanawiałem się nad laserową korekcją wzroku. Co prawda wady nie miałem jakiejś wybitnie dużej, ale jednak była ona na tyle duża, że musiałem nosić okulary. I nosiłem je mniej więcej od podstawówki. Miałem też po drodze epizod z soczewkami, ale jednak to nie do końca było to, więc w końcu nadszedł ten moment i zdecydowałem się na zabieg. Czy było warto? Zacznę od tego, dlaczego w ogóle sobie ten zabieg zrobiłem. Powodów było kilka, ale te najważniejsze to po pierwsze wygoda. Możliwość chodzenia bez okularów jest bardzo spoko, w zimie nie ma problemu z zaparowanymi szkłami, w lecie można latać w byle jakich okularach przeciwsłonecznych i nie przejmować się tym, żeby były korekcyjne. W trakcie biegania nie trzeba za każdym razem ściągać oksów, żeby móc się wytrzeć, można iść na basen i widzieć, co się tam w ogóle robi. No i nie trzeba się przejmować wymianą szkieł i oprawek. Tak naprawdę same plusy. Zdecydowałem się na zabieg w klinice Optegra. Kilku znajomych już tam sobie operacje robiło, więc postanowiłem skorzystać z ich dobrych opinii i również tam ten zabieg wykonać. Ale to nie jest takie hopsiub, że przychodzisz, rzucasz hajs na stół i mówisz: chcę widzieć. Zanim do zabiegu dojdzie, trzeba przejść wizytę kwalifikacyjną i trwa ona około 3 godziny i tak naprawdę jest to szereg dokładnych badań naszych oczu. Trochę czułem się jak na studiach na laborkach z fizyki. Kilka badań z rzędu odbywało się w jednym pomieszczeniu i na ruchomym krześle jeździłem od maszyny do maszyny zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jakie dokładnie badania były wykonywane, to nawet nie wiem, ale na sam koniec wizyty dostałem ich wyniki na papierze. Co ważne, miałem też zakropione oczy specjalnymi, rozszerzającymi źrenice kroplami. Warto mieć to na uwadze, bo powodują one problemy z widzeniem na blisko, na kilka godzin po badaniach. O ile w okularach widziałem dobrze daleko, tak do bliżej musiałem je ściągać. Po wykonaniu wszystkich badań już na koniec wizyty trafia się do lekarza, który na podstawie wyników decyduje, czy się kwalifikujesz na zabieg, czy nie. A jeśli tak, to na jaką metodę najlepiej w Twoim przypadku. W moim przypadku padło na zabieg LentiView, czyli ten najmniej inwazyjny, ale zarazem najdroższy, bo około 4800 zł za oko. Było to spowodowane tym, że choruję na Crohna, a choroby autoimmunologiczne mogą wpływać na proces gojenia i generalnie lepiej jak najmniej ingerować w ciało. Akurat dla mnie nie było to problemem, bo i tak chciałem mieć wykonywany zabieg właśnie tą metodą. Już po wizycie miałem zielone światło na umówienie się na operację. Terminy były bliskie, nawet tak naprawdę na kilka dni w przód, ale jako że miałem parę biegów w najbliższym czasie, to umówiłem się na około 1,5 miesiąca w przód. Badania kwalifikacyjne są ważne 3 miesiące, więc nawet jakby mi coś wypadło, to i tak bym zdążył sobie nowy termin znaleźć. W dzień operacji też miałem spędzić w klinice około 3 godzin. Sam zabieg to kilka minut, ale odpowiednie przygotowanie trwa. I tak na początku było to jeszcze kilka dodatkowych badań, potem pielęgniarka wytłumaczyła mi pokrótce, jak będzie wyglądał zabieg i podała mi krople znieczulające, a także tabletkę przeciwbólową. Zakrapianie kroplami znieczulającymi powtórzyło się jeszcze kilka razy. Ja w tym czasie leżałem sobie na fotelu i chillowałem. Nawet specjalnie się nie stresowałem, więc to też było spoko. W pewnym momencie przyszedł do mnie lekarz i wytłumaczył mi krok po kroku, jak będzie wyglądał zabieg. Kilka minut później już leżałem na stole operacyjnym. I ogólnie zabieg wyglądał tak, że wjeżdżałem pod maszynę, pod ten laser i miałem zaklejone jedno oko, żeby mnie nie rozpraszało. Drugie z kolei miałem tak przygotowane, żeby nie móc mrugać. Nic nie bolało, bo było znieczulone, jedynie było dziwne uczucie przy zakładaniu rozwórek na oko. Po tym wszystkim nad okiem pojawiał się laser i moim zadaniem było patrzeć przed siebie. Przy laserze wytwarzało się też lekkie ciśnienie, żeby trochę utrudnić ewentualne ruchy okiem, ale nawet jeśli bym okiem ruszył, to laser od razu przestałby działać, więc bez strachu. W tle słyszałem odliczanie pielęgniarki od 25 w dół. Początkowo widziałem przed sobą taki zielony punkt, ale z czasem zaczął się on rozmywać, aż w końcu widziałem przed sobą tylko taką białą plamę. Po tych 25 sekundach dostałem informację, że to już. Teraz czekała mnie najmniej przyjemna część zabiegu, czyli usunięcie z oka tego wyciętego przez laser fragmentu. Tutaj lekarz przez kilkanaście sekund grzebie w oku, żeby to wszystko zebrać. Nic to oczywiście nie boli, ale jest to mega dziwne i niekomfortowe uczucie, że ktoś grzebie ci po prostu w oku. Po chwili było już zrobione i powtórzyliśmy całą procedurę na drugim oku. Zostały mi też założone soczewki opatrunkowe, a po zakończeniu roboty w drugim oku normalnie wstałem i wyszedłem z bloku operacyjnego, wszystko widziałem, miałem jedynie lekką mgłę przed oczami. Na koniec dostałem jeszcze wytyczne co do postępowania z oczami w najbliższych dniach i tygodniach i
poszedłem do domu. Całość zajęła mi nie 3, a tak naprawdę niecałe 2 godziny. Zaraz po zabiegu czułem się dobrze, czułem jedynie, że szybko schną mi oczy i rozwiązanie na to było oczywiście proste, często je zakrapiać, ale też miałem przykaz, żeby pierwsze 3 do 4 godzin po zabiegu poleżeć z zamkniętymi oczami. Po tym czasie było już git, ale wieczorem trochę bolała mnie głowa, nie wiem czy to była kwestia stresu czy czego, ale poza tym wszystko było w porządku. Widziałem dobrze, mgła też trochę ustępowała, tylko na blisko miałem jakieś problemy z widzeniem, ale nie miałem za to tak naprawdę światłowstrętu, więc to na pewno bardzo spoko. Pierwsza kontrola odbyła się dzień po operacji, była wręcz ekspresowa. Szybkie sprawdzenie reakcji na światło, sprawdzenie wzroku. Tu wyszło, że jedno oko działa super, drugie z minimalną wadą, ale dostałem też informację, że to w ciągu miesiąca powinno się ustabilizować, a nawet jeśli zostanie jakieś tam minus 0,25 dioptrii, to mieści się to w przedziale podanym przez klinikę przed operacją. Po tym trafiłem do lekarza, który wykonał mi jeszcze parę mniejszych testów, ściągnął mi soczewki opatrunkowe, wystawił zwolnienie lekarskie i tyle. Następna kontrola po miesiącu. Jeśli chodzi o to, jak widzę, oczy już mi tak szybko nie wysychają, bez problemu mogę pracować przy komputerze, jedynie raz na jakiś czas mam taki efekt, jakbym tracił na chwilę ostrość, ale po kilku sekundach wszystko wraca do normy i no to też jest normalne. Światło aż tak bardzo już mnie nie razi. Czasem jest, jak jest bardzo jasno, to z jednej strony mam taki minimalny efekt halo przed oczami, ale nie przeszkadza też to jakoś specjalnie i też ma w najbliższym czasie minąć. Wniosek jest taki, że no żałuję, że tak długo zwlekałem z tą operacją. Myślę, że gdybym zrobił to już jakiś czas temu, to moja jakość życia zdecydowanie bardziej by się zdecydowanie poprawiła, ale już teraz widzę, że to była zdecydowanie dobra decyzja, że na ten zabieg się zdecydowałem. Sama kontrola miesiąc po operacji to były 2 szybkie badanka, sprawdzenie mojej ostrości wzroku. W tych badaniach wyszło, że widzę lepiej niż widziałem zanim pojawiła się u mnie wada wzroku, więc to też jest ciekawe. No i szybkie spotkanie z lekarzem, który sprawdził, jak wszystko się zagoiło, a zagoiło się podobno elegancko. Następna kontrola po 3 miesiącach od zabiegu. Serdecznie Wam polecam taki zabieg, bo jest to naprawdę super sprawa, widzę wszystko, niesamowite. Nie mogę nic więcej powiedzieć, jak tylko po prostu taki zabieg polecić, jeżeli możecie sobie na niego pozwolić, bo niestety jest to dość droga sprawa. Tyle! Jeśli podobał Wam się ten materiał, to zostawcie łapkę w górę, suba i inne te wszystkie rzeczy, co się tu na tym YouTubie zostawia. Ja się z Wami żegnam i widzimy się następnym razem. Nareczka!